A teraz fajnie. Oluś, fajnie, nie zadaj dużo pytań. Dlaczego? Ma rzadkie farbowane na blond włosy. Aha. I ma długie paznokcie. Ja się nie denerwuję, gram persla i śpiewam skórę Signora del Regime, no i będzie. Denerwujesz się przed występem? Nawet nie w sumie. Nie? Nie. Próba była rano? Była. Długa? No, kilka godzin. Jak było na próbie? W sumie no, dobrze było w towarzystwie. Ja i Ola jesteśmy na pewno w chórze. Ja jestem basiur. Sopran. My niewidomi mamy właśnie tak, że są nuty zapisane cięgiem. Są pisane od lewej do prawej i tak naprawdę nie ma żadnego rozdzielenia tak naprawdę, gdzie co jest, tylko trzeba niestety rozczytywać utwór znak po znaku tak naprawdę. Będziesz śpiewał? Tak, oczywiście. Co to będzie za utwór? To będzie utwór Con te partiro. Próba była, jestem rozśpiewany. Tylko że pierwszy raz jakby podchodzę do takiego repertuaru, wcześniej standardy jazzowe. Parę osób przyjechało, już było tu u mnie nawet. Z Radki parę osób. Także Natalko, bądźcie cierpliwe, wy macie numerek 9. A ja idę do pani Gosi, bo musimy ustalić maluszki. Dobrze. Do pierwszej piosenki. Dobrze, a tutaj pani pilnuje miejsc. Chyba ci się kwiatuszek poruszył. No właśnie. No, dobra. Powodzenia, pa. Dziewuszki. Przyjdę tu do was, jak tylko dzieci ogarnę. Większość się rozumie. No. T.